Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej oczywiście strony kanału Porady Ogrodowe Flowers. Dzisiaj oczywiście będzie taki może krótki temat czy coś, mniej więcej na temat orzechów pekan. Orzechów pekan, które te orzechy oczywiście są nieprażone, które będziemy dzisiaj oczywiście sadzić. Także ja oczywiście się biorę do pracy, także zapraszam do oglądania. Tu oczywiście mamy przygotowane doniczki. Teraz tylko się właśnie zastanawiam, w jakiej to doniczce posadzić, bo orzechów jest dosyć sporo, dlatego postaram się to praktycznie jakieś mniej więcej trzy doniczki to posadzić. Tu mamy już przygotowaną dość taką powiedzmy wilgotną ziemię, także nie będzie trzeba po prostu podlewać tą ziemię, bo jest dosyć wilgotna, jest mokra. Także, jakby to powiedzieć, nie będzie potrzeba tego podlewać. Tutaj oczywiście zapauzuję i otworzę paczkę oczywiście z orzechami i za chwilę się mniej więcej widzimy. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Opakowanie oczywiście orzechów jest otwarte. Tu mamy tak. Mniej więcej wsypujemy ziemię do doniczki. Troszkę tak. Mniej więcej, żeby to utwardzić. No i tym razem wsypujemy orzechy. Tu praktycznie chcę wsypać raz. No tu już się wsypał jeden. Dwa, powiedzmy tyle. Tamto już oczywiście weźmiemy. Zasypujemy oczywiście ziemią. Bo to będzie oczywiście kiełkowało, bo praktycznie te orzechy nie są prażone. Bo orzechy, gdyby były prażone, to by nie wykiełkowały. No i teraz po prostu sadzimy. Wsypujemy. Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie, te orzechy, bo sam jestem praktycznie ciekaw. Dobra, dobra. Jedną doniczkę mamy zasadzoną. Teraz się bierzemy za drugą. Oczywiście orzechy mamy powiedzmy tyle, troszeczkę za dużo. Teraz po prostu bierzemy te orzechy. Raz, dwa. Powinno wystarczyć. Trzy orzechy. No i co? I sadzimy. Tyle praktycznie. Jeżeli chodzi o to, oczywiście przepraszam za moje niestety brudne ręce. Ale no niestety tak to wygląda i tu już mamy drugą doniczkę, jak mniej więcej widzimy. No i co? Nam została oczywiście ostatnia doniczka do sadzenia orzechów pekan. Powiem szczerze, że po posmakowaniu jednego orzecha, powiem Wam, że stwierdzam, że to tak podobnie smakuje jak orzech włoski, ale te orzechy pekan są takie troszkę słodsze i takie słodsze są, bo orzechy włoskie, no, bądźmy sobie szczerzy, tak? Nie są słodkie orzechy włoskie, są bardziej gorzkie, a te orzechy pekan są bardziej takie, jakby to powiedzieć, są słodsze. Troszeczkę jest mało tych orzechów pekan, dlatego będę musiał je wsypać. Tu oczywiście mamy orzechy. No, powiedzmy tyle, starczy. No i po prostu już to dosypujemy, żeby po prostu to wsypać. Jeszcze chyba coś tam zostało. No dokładnie nie wiem. Praktycznie nie wiem, jak to wygląda. No uprawa orzechu, to będzie moja oczywiście pierwsza uprawa tego orzechu pekan. Później jeszcze się postaram dowiedzieć, jak taki orzech pekan może długo stać, w jakim miejscu, tak dalej. To oczywiście wkrótce na ten temat o pielęgnacji orzechu pekan będzie tu materiał oddzielny. Także ja zachęcam też do obserwowania, no i do subskrybowania tego kanału. I oczywiście do zostawienia łapki w górę. Jestem też zmuszony niestety, bo tu niestety zabrakło mi ziemi. Będę musiał niestety to podlać. Przykro mi bardzo. Tu mamy jakąś ziemię.
Nie wiem, co to jest za ziemia, szczerze powiem. Nie wiem. Dlatego tu oczywiście wsypuję to, co została praktycznie z tulipanów. Bo mi została z tulipanów, bo jakby to powiedzieć w innym filmie, chciałem wstawić film na temat rozmnożenia tulipanów, ale no niestety nie wstawiłem, bo niestety nie było na to czasu. Ale oczywiście tak, można rozmnożyć tulipany. Jak widzimy, tu jest oczywiście ziemia po tulipanach, po rozmnażaniu tych tulipanów. Także tak to mniej więcej się prezentuje. Nie wiem, czy to starczy tej ziemi. No, praktycznie jest dosyć dużo. Dobra. No to co? Jest gotowe. Posiane jest. Posiane jest. Te dwa oczywiście mniejsze doniczki nie podlewamy. To będę jeszcze musiał podlać. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o orzechy. Zbliżenie oczywiście na orzechy pekan. Jak tu mniej więcej widzimy, orzechy są nieprażone. Także drodzy moi widzowie, drodzy Państwo, tyle z mojej strony. A za parę tygodni, myślę, że za miesiąc, za dwa, powinien się ukazać materiał o pielęgnacji czy też o hodowaniu orzechów pekan. Także ja oczywiście zapraszam i oczywiście się z Wami żegnam. Także do zobaczenia, do kolejnych materiałów o rolniczych. Także na razie. No i oczywiście wszystkich widzów i Państwa oczywiście pozdrawiam.